Przyszedł taki moment, aby nagrać wideo, które nie będzie dosyć komfortowym nagraniem. To znaczy, chcę tutaj przedstawić wam niektóre prawdy na temat nas samych, naszych ludzkich skłonności, naszych ludzkich tendencji, z którymi mamy do czynienia na co dzień i może nie każdy z was jest ich świadomy, i nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, co się dzieje w was samych oraz w waszych relacjach z bliskimi, co się takiego dzieje w waszym życiu. I jednym z takich głównych sygnałów tego, że nie wszystko jest w porządku, jest między innymi to, że kliknąłeś w to nagranie i je w ogóle oglądasz. Więc jeżeli chcesz posiąść większe zrozumienie samego siebie w relacjach z innymi ludźmi, to pozostań proszę ze mną do końca tego nagrania, ponieważ to wideo dosłownie uratuje tobie życie. I to nie są tylko takie puste, czcze słowa, które ja tutaj mówię. Dosłownie, to nagranie uratuje tobie życie. Dlaczego wszystkie twoje relacje się sypią? Dlaczego twoje relacje z innymi ludźmi to jest horror, to jest dramat, to jest katastrofa? Dlaczego nie jesteś pewny siebie w relacjach z innymi ludźmi? Dlaczego czujesz się wykorzystywany, nadużywany? Czujesz emocjonalny ból i czujesz taki ciąg powtarzających się negatywnych zdarzeń oraz konsekwencji w relacjach z innymi ludźmi, który się ciągle powtarza, ciągle przyciągasz tych samych ludzi, podobnych ludzi o podobnych charakterach, ludzi toksycznych, ludzi, którzy posiadają podobne schematy, podobne wzorce i czujesz, że to się ciągle powtarza, że nawet gdy zmieniasz środowisko, zmieniasz otoczenie, wydaje się tobie, że nagle zmienisz wszystko w swoim własnym życiu, ale nagle przyciągasz do swojego życia tych samych ludzi i te rzeczy się powtarzają. I w pewnym momencie możesz mieć takie poczucie, że to jest jakiś koszmar, to jest jakiś dramat, życie to jest jakaś katastrofa. I o co w tym wszystkim chodzi? Możesz zacząć zadawać sobie takie pytanie i uwierz mi, uzyskasz swoje odpowiedzi właśnie w tym nagraniu. Przede wszystkim to, dlaczego wszystkie twoje relacje się sypią. To jest taka prawda numer jeden. Prawda, którą weź sobie do serca, głęboko zakotwicz i generalnie przestrzegaj je do końca swojego życia. Polecam bardzo serdecznie. Twoje relacje sypią się z powodu braku zaufania, braku szczerości oraz braku prawdy i braku twojej egzekucji, to znaczy twojego przestrzegania tych trzech zasad. Nie w takim kontekście, że będziesz oczekiwał od drugiej osoby zaufania, szczerości oraz prawdy. Nie w takim kontekście, że będziesz teraz patrzył na innych ludzi i im wytykał tego, że są nieszczerzy, że kłamią, oczekując od nich tej szczerości i prawdy. Ja tutaj mam na myśli w takim kontekście tego, że to ty samemu sobie nie ufasz, ty nie jesteś szczery sam przed sobą i to ty ukrywasz prawdę przed samym sobą. Bo teraz zaufaj mi, tak? Zaufaj mi. Jeżeli ty sam zaufasz sobie, jeżeli poskromisz swój małpi umysł, swoje własne wątpliwości, zderzysz się ze swoimi własnymi lękami i ze swoimi własnymi słabościami, zaczniesz być szczery samemu ze sobą, stworzysz ze sobą prawdziwą relację samemu ze sobą, to to będzie miało bezpośrednie odzwierciedlenie z innymi ludźmi. I nawet jeżeli będziesz miał styczność z różnymi ludźmi, a będziesz miał styczność z różnymi ludźmi na bank przez całe swoje życie, i nawet jeżeli oni nie będą idealni, to nie będzie to miało takiego wpływu na ciebie. Bo jeżeli ty będziesz sam przed sobą przestrzegał tych trzech cnót, to ja ci gratuluję, bo odkryjesz to, co to znaczy być prawdziwym człowiekiem. Przede wszystkim odkryjesz to samemu przed sobą. I ja wiem, że to będzie, bo to będzie mega niekomfortowe, to będzie mega bolące i to będzie mega odkrywcze dla ciebie, gdy postawisz na te trzy cnoty w swoim własnym życiu, ale to ci się opłaci w długofalowym kontekście twojego życia. Może niektóre relacje w twoim życiu się zakończą, skończą, może powinny się już zakończyć, może trzymasz się ich kurczowo na siłę i na dobrą sprawę nie potrafisz ich puścić, ale zgadnij co, nie potrafisz ich puścić właśnie dlatego, bo nie przestrzegasz tych cnót, nie słuchasz siebie, nie słuchasz swojego własnego wewnętrznego kompasu, nie ufasz sobie i to jest powód, dlaczego cierpisz w relacjach z innymi ludźmi. Powodem numer dwa, dlaczego wszystkie twoje relacje się sypią, to jest to, że
twoich relacjach pojawia się manipulacja, kontrola oraz perfekcjonizm. I to nie tylko i wyłącznie z drugiej osoby, tak? Ja tutaj nikogo nie chcę obwiniać, ale to dotyczy również ciebie. To dotyczy twoich skłonności, to dotyczy twoich tendencji, to dotyczy tego, na co ty zwracasz uwagę i jaki jesteś w relacjach z innymi ludźmi. Wszelkiego rodzaju generalizacje, niedopowiedzenia, brak otwartości, niewyrażanie w pełni swojego zdania, swoich własnych motywacji, niewyrażanie swoich własnych oczekiwań, unikanie tych tematów trudnych emocjonalnie sprawia, że zaczynamy szukać wszelkich takich sposobów, jak w taki podstępny sposób coś ugrać dla siebie. I co się wtedy dzieje? Zaczynamy zafałszowywać prawdę, zaczynamy okłamywać samych siebie, zaczynamy szukać jakichś patologicznych sposobów na to, w jaki sposób komunikować się z innymi ludźmi i po jakimś czasie to się staje dla nas nawykiem, takim wyuczonym schematem. Inni ludzie uczą się tego, w jaki sposób również dokonywać interakcji z nami samymi i tworzymy taką jedną wielką patologię, którą po jakimś czasie uznajemy za pewnik, ponieważ tak do niej przywykamy, że każda jedna drobna zmiana powoduje w nas ogromny ból. I w pewnym momencie dochodzi do takiego przełomu, w którym te wszystkie takie skłonności toksyczne, tendencje się nawarstwiają i my eksplodujemy. Albo ty eksplodujesz, albo druga osoba eksploduje i nagle okazuje się, że relacja, w której tkwisz, jest toksyczna i wtedy zazwyczaj jest ból, jest krzyk, jest trauma, jest cierpienie, pojawiają się różnego rodzaju syndromy PTSD, tak? Stresu posttraumatycznego i nagle ludzie całkowicie tracą zaufanie jeden do drugiego, zaczynają się na sobie wyżywać, oceniają, oddzielają się w ogóle od tych zdrowych relacji nawet i to pojawia, to już w ogóle przelewa się w taką totalną katastrofę na wszelkim polu. A my Polacy jesteśmy w tym genialni, bo sami sobie nie ufamy i to jest idealny przykład tego, jakie mamy społeczeństwo. I ja na razie nie chcę się tutaj zagłębiać w te tematy, ale chcę ci powiedzieć, że to jest jeden z powodów, dlaczego masz katastrofalne relacje, dlaczego twoje relacje się po prostu sypią. Manipulujesz, kontrolujesz, albo jesteś perfekcjonistą, który oczekuje od innych ludzi, że będą idealni, nie zwracając uwagi na to, że jedynym ideałem to jest ten ideał w twojej głowie, do którego ty dążysz. Innymi słowy, inni ludzie nie mają prawa być idealni względem twoich własnych ideałów. To twoim obowiązkiem jest przestrzegać twoich zasad, twoich ideałów, twoich wartości etycznych i zasad i nie masz wręcz prawa oczekiwać tego od innych ludzi. Owszem, w komunikacji mamy prawo oczekiwać od siebie różnych rzeczy i myślę, że warto jest to komunikować, ale taka ciągła tendencja do kontrolowania, manipulowania innymi ludźmi wokół ciebie po prostu totalnie niszczy twoje relacje. Zaufaj mi, to jest powód numer dwa, dlaczego wszystkie twoje relacje w życiu się sypią. Powód numer trzy. Ofiary swych braków. Stajemy się ofiarami naszych własnych braków. Nie jesteś niczyją ofiarą. Zapisz to sobie na kartce, a najlepiej wytatuuj na ręce. Nie jesteś niczyją ofiarą. Nie jesteś ofiarą swojego męża, swojej żony, swojej kobiety, swojego faceta. Nie jesteś ofiarą swoich nauczycieli. Nie jesteś ofiarą swoich rodziców. Nie jesteś ofiarą rządu. Nie jesteś ofiarą systemu. Nie jesteś ofiarą reptilian. Nie jesteś ofiarą swoich genów. Nie jesteś niczyją ofiarą. Żyjemy w XXI wieku. Wszystko jest dla nas dostępne. Wiedza, umiejętności, narzędzia, internet. Możesz się wszystkiego nauczyć. Możesz poznać ekspertów z dowolnej dziedziny. Możesz wszystkie swoje problemy praktycznie rozwiązać. Możesz znaleźć na to rozwiązania. Uwierz mi, ja sam osobiście mam bzika na punkcie rozwoju osobistego, tematów typu self-help i jeszcze nie zdarzyłem się z jakimkolwiek tematem w moim własnym życiu, na który nie znalazłbym rozwiązania gdzieś w internecie. I jedyne, co mnie tutaj ogranicza, to jest moje własne lenistwo. Ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że jako ludzie mamy tendencję do bycia leniwymi i to jest też jeden z powodów, dlaczego stajemy się ofiarami różnych naszych tendencji i skłonności. Wytatuuj to sobie najlepiej na ręce, albo na głowie, albo w ogóle na czole, albo napisz sobie na jakiejś karteczce. Nie jesteś niczyją ofiarą. Zapamiętaj to sobie. Jedyną ofiarą możesz być tylko i wyłącznie sam dla siebie i to przed swoimi własnymi brakami. Ja już ostatnio nagrywałem wideo, jak sobie radzić z różnymi problemami i jednym z
ze sposobów na to, jak radzić sobie ze swoimi problemami, to jest dokładnie je zidentyfikować. Jak nie przyznasz się przed tym, że masz z czymś problem, to nie rozznajdziesz rozwiązania. I tutaj bez względu na to, jaką masz duchowość, w co wierzysz, to jest bez znaczenia, bo życie jest dokładnie takie, jakie jest i doskonale wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że życie rozdaje karty bardzo często i weryfikuje nas wszystkich. I przed życiem samym sobie jesteśmy nadzy i bezbronni. Jak sam nie weźmiesz odpowiedzialności za tą część siebie, która potrzebuje twojej uwagi, to nikt tutaj ci nie pomoże. Możesz pójść do specjalisty, możesz pójść na coaching, możesz poprosić przyjaciela o pomoc, ale ostateczną decyzję podejmujesz po prostu ty sam. Punkt numer 4. Współzależność i mechanizmy warunkowe. Ofiara, oprawca, wybawca. To jest temat, który po prostu uwielbiam, bo jest tak rozbudowany i złożony, a jednocześnie tak prawdziwy w naszym życiu, że to się kompletnie w głowie w ogóle nie mieści, jak bardzo ulegamy tym mechanizmom. Współzależność, uzależnienie od drugiej osoby. To taka nasza ludzka tendencja do wierzenia w to, że druga osoba idealnie o nas zadba, że zawsze będzie przy nas, że będzie zarabiać na nas pieniądze, że będzie dbać o nasze potrzeby i w pewnym momencie uzależniamy się od tej osoby i nagle jej brakuje. No i co się dzieje? Zostajesz sam ze sobą i nagle na jaw wychodzą wszystkie twoje braki i potrzeby. Nagle okazuje się, że wcale nie jest tak idealnie, jak było. Nasza taka tendencja do tego, żeby idealizować innych ludzi, tak? Zakrywać niektóre prawdy o nich, albo projektować na nich jakieś części nas samych. Tutaj wszelkie możliwe mechanizmy, których używamy po to, aby bronić się w rzeczywistości, aby radzić sobie z rzeczywistością. I wiecie, generalnie większość tych rzeczy jakoś działa i funkcjonuje, tak? I tak potrzebujemy siebie nawzajem, i tak każdy z nas od siebie zależy. Ja potrzebuję was, wy potrzebujecie mnie, ja potrzebuję na przykład sklepu, potrzebuję samochodu, potrzebuję internetu i wielu rzeczy też potrzebuję, tak? Ale jest taka nasza skłonność do wchodzenia w różnego rodzaju mechanizmy, tak? W różnego rodzaju zależności, które są patologiczne. Nieuświadamianie sobie tych rzeczy, nieuświadamianie sobie konsekwencji tych braków, tych mechanizmów, to wszystko sprawia, że stajemy się podświadomie zależni, uzależnieni. Nie uświadamy sobie konsekwencji tego, co się stanie gdyby. Co się stanie, gdy zabraknie drugiej osoby? Co się stanie, gdy będzie jakaś katastrofa w naszym życiu? Co się stanie, gdy sam sobie odpowiedz na to pytanie? Wchodzenie w zależność ofiara, oprawca, wybawca. To jest mega, bardzo częsty mechanizm w różnego rodzaju terapiach, psycholog, tak? Gdy mamy psychologa, gdy mamy osobę, która jest poddawana terapii, to jest bardzo często też słyszałem, że na różnego rodzaju satsangach, duchowych zgromadzeniach, nie chcę poruszać tych tematów, bo nie chcę tutaj siać jakichś kontrowersji, ani jakichś plotek rozprowadzać, ale też zdarzało mi się o tym słyszeć. To jest również w związkach, w relacjach, tak? Szczególnie w związkach narcystycznych, w których dominuje jedna osoba i stara się kontrolować wszystkim. Naprawdę, to jest tak głęboki temat, który można przestudiować i bardzo serdecznie was do tego zachęcam. Myślę, że w przyszłości jeszcze będę nagrywał na ten temat nagrania, ale tutaj jest banalnie proste jedno pytanie, które myślę, że warto jest sobie zadać. Zadaj sobie takie pytanie. Co się stanie, gdy zabraknie mi drugiej osoby? Czego potrzebuję od drugiej osoby? Co ona mi daje? Co daje mi relacja z drugą osobą? Czego takiego brakuje mi w moim własnym życiu? Od czego jestem zależny w drugiej osobie? I to, co jest tutaj najważniejsze, to jest to, abyś ty nie obwiniał za nic innych ludzi. Nie obwiniaj ich. Nikt nie jest tutaj niczemu winien. Weź 100% odpowiedzialność za swoje własne życie i zastanów się, w jaki sposób możesz zaspokajać swoje własne potrzeby w sposób bardziej naturalny, zdrowy, tak abyś miał dla siebie zdrową alternatywę. To jest super mega istotne. Punkt numer 5 na mojej liście to jest brak szacunku, jasno określonych granic, świadomość oczekiwań oraz konsekwencji. Jednym z powodów, dlaczego twoje relacje się sypią, to jest to, że albo ty nie szanujesz innych ludzi, albo inni ludzie nie szanują ciebie. Nie określasz jasno granic, nie mówisz nie, gdy coś tobie nie pasuje, nie wyrażasz złości, nie wyrażasz oczekiwań,
nie wyrażasz konsekwencji, nie określasz tego jasno. Bardzo jest możliwe, że się po prostu boisz, że masz całą masę lęku i wątpliwości w relacjach z innymi ludźmi. Stoisz biernie, przyglądasz się biernie, nie wyrażasz swoich własnych opinii ani poglądów. Uważasz, że być może to jest złe. Uważasz, że być może nie pasujesz do tego świata. Wstydzisz się. Może masz jakieś poczucie lęku przed odrzuceniem, że jeżeli coś powiesz, to druga osoba cię odrzuci. Albo może w ogóle tkwisz w tak toksycznych relacjach, które powinieneś już opuścić dawno. Bo na przykład czasy się zmieniły. Okazało się, że osoba, z którą się już przyjaźnisz przez tyle lat, w pewnym momencie już przestała być twoim przyjacielem. Może się po prostu poświęcasz danej relacji. Może masz jakieś oczekiwania, o których nie komunikujesz jasno. To jest też taka tendencja w duchowości, aby zaprzeczać oczekiwaniom, nie? No bo przecież w życiu nie wolno mieć oczekiwań. Nie, oczekiwania to jest zło, nie? Granic też nie należy ustawiać, reguł, zasad, no bo przecież wszystko jest miłością, wszystko jest jednością. A potem okazuje się co innego, bo mamy granice fizyczne, tak? Naszego fizycznego ciała i wszyscy mamy taką jedną fundamentalną motywację, która jest odpowiedzialna za nasze przetrwanie. Wszyscy chcemy przetrwać. Jeżeli chodzi o te tematy związane z przetrwaniem, wiecie, dom, schronienie, rodzina, pieniądze, praca, my nie unikniemy tutaj tego, że musimy się jakoś dogadywać i większość z tych tematów musimy po prostu jasno określać. Ja tkwiłem w takim właśnie paradygmacie, ale to było u mnie wynikiem naprawdę intensywnego rozwoju duchowego, w którym znikły mi granice, naprawdę znikły mi granice jakiekolwiek i żyłem przez długi czas w poczuciu braku granic, mając tą pełną świadomość, że każdy człowiek jest jednością. I żyłem z takim poczuciem zlewania się z innymi ludźmi. I było mi z tym okej. I nawet zauważyłem, że to jest tak jakby kolejny krok ewolucji w drodze naszego rozwoju świadomości, ale w pewnym momencie zderzyłem się z tym, że inni ludzie tak nie mają. Inni ludzie nie odczuwają takiej jedności. Inni ludzie nie odczuwają takiej miłości. Inni ludzie nie respektują tych wartości duchowych. I ja musiałem nauczyć się w pewien sposób zmienić swój sposób komunikacji. Musiałem, nadal to robię, nadal uczę się komunikacji. I myślę, że to jest proces, przez który przechodzimy przez całe nasze życie. Nigdy nie ufaj jakiemuś nauczycielowi, guru, który twierdzi ci, że życie jest takie i już takie pozostanie, albo mówi ci, że on nie ma problemów, albo już idealnie poukładał wszystko w swoim własnym życiu. Bo to jest ściema. To jest jedna z największych ściem, jakie mu wmawia nam się od zawsze. W szkole, przez rodziców, przez... w ogóle teraz w internecie, tak? To jest ściema. Naprawdę, nigdy w nic takiego nie wierzcie. To, co chcę wam tutaj przekazać, takiego fundamentalnego, takiego najbardziej głębokiego, co spaja wszystkie klocki razem, to jest to, abyście zaufali naprawdę sobie, abyście przywrócili swój wewnętrzny system nawigacji do takiej harmonii i spójności, abyście bardziej ufali temu systemowi, niż wam się wydaje. Bo jeżeli jesteście takimi osobami jak ja, które są empatyczne, to bardzo często zdarza wam się przyjmować cudze wartości i przekonania jako własne, zawłaszczać sobie. To się dzieje naturalnie, tak? Poprzez taką empatię. Ale bardzo często zdarza wam się też wątpić w siebie, kwestionować siebie i tracić grunt pod nogami, przez co bardzo łatwo ulegacie zdaniu innym ludziom, tak? Zdaniach innych ludzi i implikacji z ich strony. Nauczcie się szanować samych siebie. Nauczcie się wyznaczać realne granice. Nauczcie się komunikować swoje własne oczekiwania. Nauczcie się przebywać wśród tych ludzi, z którymi czujecie się najlepiej i nie bójcie się poznać samych siebie w samotności, jeżeli macie takie poczucie, że w tej chwili nie jesteście w stanie stworzyć zdrowych relacji. Uwierzcie mi, że prawdziwi ludzie, ludzie zdrowi, ludzie, którzy chcą budować fajne relacje, istnieją na tym świecie i prędzej czy później pojawią się w waszych życiach, ale wpierw musicie zadbać o siebie, wpierw musicie zaopiekować się sobą i zbudować zdrową i świadomą relację sami ze sobą. To tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Tak jak wspominałem wcześniej, jeszcze będę poruszał te tematy, to nie jest koniec mojej wypowiedzi,
To jest, powiedzmy, tylko i wyłącznie początek puszki Pandory, którą postanowiłem otworzyć, i celem tych nagrań jest pomóc Wam zintegrować życie duchowe z naszą codziennością, tak abyście czuli się spełnionymi, holistycznymi ludźmi, żebyście czuli spójność i integralność, abyście żyli w zgodzie z własnymi wartościami. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia następnym razem. Miłego Ela Buźka.